W poprzednich filmach mówiliśmy o granicy funkcji w punkcie, co było oznaczone takim symbolem limes f od x przy x dążącym do a równe l. Prawda? I to czytaliśmy, że granica funkcji f w punkcie a jest równa l. No i to stwierdzenie oznaczało, że jeżeli argumenty funkcji zbliżają się do liczby a, to wartości funkcji zbliżają się do liczby l. Może szybko naszkicujmy taką sytuację. Czyli tu mamy tę liczbę a, tu mamy liczbę l, powiedzmy, tak naszkicujmy. I teraz jak z wartościami argumentu zbliżamy się do a, to wartości naszej funkcji zbliżają się do liczby l. Teraz w samym l funkcja, w samym a funkcja może mieć wartość L lub inną wartość. Na przykład może być taka sytuacja, tak, że w samym punkcie A wartość funkcji nie jest równa L, tylko inaczej. To jest funkcja nieciągła lub też wartość funkcji może być równa granicy. W tym filmie natomiast chciałbym tak intuicyjnie, bez definiowania, powiedzieć o granicy funkcji w nieskończoności i popatrzmy na następujący wykres. Tak? Czyli mamy tutaj zaprezentowany wykres pewnej funkcji f. I co my widzimy teraz? Tutaj te linie, takie asymptoty, poziomy mają nam sugerować, że jeżeli się oddalamy coraz dalej z x, idziemy dalej i dalej, to wartości tej funkcji właśnie zbliżają się do tej wartości 1. Tak? I to byśmy, to ma nam i oznaczenie do tego byłoby, że granica funkcji f od x przy x dążącym do plus nieskończoności jest równa 1. Prawda? Czyli to było, jak mówiłem, tak jak ten rysunek sugeruje, im dalej tu się z x, im większy bierzemy x, tym wartości funkcji bliższe są wartości 1. Prawda? Czyli ta funkcja ma taką asymptotę poziomu. No i tutaj podobnie jest w minus nieskończoności. Prawda? Tutaj znowuż wykres tej funkcji sugeruje, że jeżeli z argumentem oddalamy się do minus nieskończoności, wartości funkcji zbliżają się znowuż do wartości 1, co symbolicznie oznaczamy, pisząc granica limes f od x przy x dążącym do minus nieskończoności też jest równa 1. Oczywiście może się zdarzyć, że te granice w plus i minus nieskończoności są różne. Na przykład, o, tu mam taki wykres, tak, i teraz ten wykres, co on nam sugeruje, prawda, ma sugerować, że jak jedziemy z x do plus nieskończoności, to wartości funkcji zbliżają się, wartości tej funkcji f zbliżają się do liczby 3, czyli tutaj granica tej naszej funkcji f, której wykres tu mamy, przy x dążącym do plus nieskończoności jest równa 3. Natomiast jeżeli z argumentem zdążamy do minus nieskończoności, prawda, to ten wykres sugeruje nam, że ta granica jest inna. Przy x dążącym do minus nieskończoności, mianowicie, że tutaj zbliżamy się z wartościami funkcji do liczby minus 5. Czyli tutaj granica w plus nieskończoności może być różna niż granica w minus nieskończoności. No i wreszcie, oczywiście, funkcja nie musi mieć granicy w plus albo w minus nieskończoności. Typowym przykładem, tu mamy taką funkcję, której wykres ma przypominać na przykład wykres sinusa, prawda? Czyli to jest taka funkcja okresowa. No i widać, że, prawda, ten wykres zawsze wygląda tak samo, niezależnie od tego, jak daleko z x tu odjedziemy. I ten wykres wartości funkcji nie zbliżają się do żadnej konkretnej wartości, tylko oscylują sobie zawsze, no tak jak tutaj możemy powiedzieć, jeżeli to byłby rzeczywiście sinus, to pomiędzy minus 1 a 1, niezależnie od tego, jak daleko z x pójdziemy, wartości funkcji zawsze będą nam oscylować pomiędzy 1 a minus 1.